Ja witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LBK i znajdujemy się w Sleeping Dogsach w odcinku już tam 20 chyba pierwszym albo 22, chyba 21, jak się nie mylę. I idziemy na pogrzeb. Pogrzeb dokładnie wujka Po, jak się spodziewacie, na którym, co już nawet główny bohater wspominał, może się zrobić niezła zdyma i zapewne do tego nawet dojdzie. Zobaczcie, znowu mi zeschło w gardle, zanim zacząłem nagrywać, już się nie napiłem, tak więc no. Już standard u mnie po prostu, że seplenie albo odchrząkam. Odchrząkuję chyba powinno się mówić, nie jestem pewien. Okej. Ukradnie mi to auto. Wygląda na takie w miarę okej. Z którego można sobie skorzystać, ja bym sobie tylko zmienił właśnie muzykę. A jak pięknie. O, widzę tą. Kurczę, mogę się zatrzymać i wysiąść najpierw. Widziałem kapliczkę właśnie. A właśnie, jeszcze właśnie, do niego mieliśmy przyjechać. Do Jackiego. Okay, Jackie? Ming's brother to say it was alone. Was that you? I wish I thought of it though. Some lady cop wanted me to turn snitch. Tang something or another. I told her she could go fuck herself. Smooth. You heard about Uncle Poe, though, right? Yeah. When's the funeral? Soon. We should go get ready. Czyli dzisiaj przygotowanie do pogrzebu robimy. Kurczę, mam nadzieję, że mogę jeszcze zabrać tą kapliczkę. W sensie chciałbym tam się pomodlić do tej kapliczki, żeby mi tam na wszystko to zdobyć. No właśnie, no, a propos. Tylko jeszcze dwie do kolejnego ulepszenia, więc całkiem nieźle. Okej, mek. Jeszcze widzę skrzyneczkę, po którą oczywiście pójdę. Ona jest chyba tutaj. Nie, ona jest z drugiej strony. Jackie, wybacz. Okej, gdzie ona się tutaj znajduje? Ona się chyba tam na górze znajduje, nie? Nie, a tutaj jest. Ja to nie mogę. Okej. She wanted to help me turn my life around or something. Said if I started snitching, she'd help me out. Anyways, man, forget that bitch. Okej, wsiadamy. Jedziemy bardzo, bardzo powoli, żeby tutaj Jackiego nie uszkodzić. Nie, no żartuję. Nie będę się bawił. Jedziemy na maksa, jak zawsze. Jak widzicie, ten chciał przekonać Jackiego, żeby skończył jak my, ale Jackie... O, straty materialne, jak ja tego nienawidzę. A Jackie jednak się nie dał. Szkoda, bo przez to w sumie skończy się dość... Nieciekawa historia ogółem cała. Ale... Niech będzie, okej, odbieramy garnitur. Perfect for you. Już nie dobieramy sobie, nie odbieramy. Elegant, but not too flashy. Może być, nawet fajne. Bardziej musieli się napić, żeby przepukać to gardło. Cześć, Jackie. Sucks that I have to get it for Uncle Poe's funeral. Szczerze mówiąc, powiedziałbym, że to jest raczej luźna koszula i spodnie niż garnitur. W wypadku Jackiego. Natomiast w wypadku ja rzeczywiście widać, że to jest koszula galowa. Ale to może przez ten durny kołnierzyk, prawda? To on może tak bardzo mylić. Jackie chyba go nie ma nawet. Ma w sobie w marynarce, ale nie ma go w koszuli pod spodem. Think anyone knows yet? Yeah, I bet it was the 18K. You gotta make those assholes pay to find them, yeah. If it was, it'll mean a war. Shit. Used to be, I'd think that was cool. Now, man, I'm not so sure. Powiem wam, że o dziwo jakoś spadły mi FPS-y, prawdopodobnie przez ten deszcz. Cholera jasna. Że musimy się porozpieprzać wszędzie. Okej, pojedziemy jeszcze do kapliczki. I don't know about this life anymore. Aż do kapliczek. Wiem, że mam roboty do zrobienia, ale muszę... No cholera, wyjdź stąd, Way. Way, wyjdź. Łaska, okej.
Polecimy szybciutko tylko do kapliczek. Wybaczcie, że tak latam do tych kapliczek, ale chciałbym jednak to zdrowie sobie ulepszać i przy okazji hajs jeszcze zdobyć, prawda? Gdzieś tutaj powinno być. Ale dobra, nie chcę mi się już lecić do tego. Polecę jeszcze tam do przodu szybko. Widzę, że w ogóle przemokliśmy już cali z Jackiem. Z latania w mokrym garniturze nie polecam. 0 na 10 osobiście. Kurczę, tak mnie wziął. Ja tak lubię te Sleeping Dogs. Lubię, cholernie lubię tą grę. Mimo, że mam masę rzeczy niedopracowanych, to i tak ją lubię, prawda? Ale to gdzieś... A, jest tutaj, okej. Okay. Jest i nasza skrzynka. O nie, do hakowania niestety. Dobra, tam. Ważne, że nie ma limitu czasowego, prawda? A nie, nie do hakowania, do przekręcania. Czyli bardziej ale safe. Okej. Okay. Powoli. Jest. I mech, jest, pięknie. Okej, okay, szybko poszło. W miarę. Czapka baseballowa, takie beznadzieja trochę. Taka beznadzieja, w sumie miałem powiedzieć. Okej, okay. I skakujemy tutaj. Jest i kapliczka nasza. Bierzemy. Zrobię plus 10%, bardzo fajnie. Nie narzekam. Tam widzę parking, więc przejdźmy się na parking. Weźmiemy sobie, prawda, wiecie, motocykl. Wydaje mi się, że to będzie... O cholera. Że tutaj way się troszeczkę... Troszeczkę nadwyręża. W sumie czemu nie już poleźmy po tą skrzyneczkę. Skrytkę, skrzynkę. Jak zwał, tak zwał. Ale raz za niezdarność jeszcze dostanę. Jak dostanę za niezdarność, się załamię. Znaczy no, ogólnie wszystkie te policyjne, one są takie czasem głupie. Teraz widzę już kolejną kapliczkę, już do niej nie będę leciał, bo to już jest za głupie. Już i tak przesadzam z tym, co teraz robię. Okej, okay, Meg, ona jest właśnie tutaj. Tak się spodziewałem, że gdzieś tutaj będzie. O nie, znowu do przekręcenia, czy kodzik? Kodzik, mam nadzieję. Kodzik, kodziki są łatwiejsze. 12. 13, naprawdę? Jezus. Ja nie lubię, jak kolejna cyfra jest następna. Bo ona nigdy mi nie skakuje. Jako ta. Dobra, nie, nie chcę mi się już tam lecieć, bo tam bym musiał szukać tego. Ale tak gdzieś mam parking niedaleko. I jeszcze kamera, o, właśnie kamera. Znaczy ją skakował przy okazji, skoro już jest, przy okazji, skoro już tutaj jestem. W ogóle coś mi się w Just Cause się zbugowało i nie mogłem do końca jednej rzeczy zrobić. Przez co się wkurzyłem i przestałem przez moment nagrywać Just Cause, w sensie tak on cały czas będzie regularnie, natomiast znaczy jest regularnie, bo w sumie nie wiem, który, czy odcinek nie wejdzie po Just Cause się tamtym. Ale po prostu tak się wkurzyłem na te bugi, że na chwilę po prostu zawiesiłem nagrywanie. Tak mi się go nie chce nagrywać. Jest tak czasem beznadziejny. A, sobie mogłem tędy wskoczyć, jestem głupi. O dziwo, jeszcze nie dostałem za niezdarność żadnych punktów. Okej, okay. Otwórzmy to i sobie poróbmy te wszystkie akcje, co trzeba. Nie wiem w sumie, co mi to da. To chyba jeszcze nic nie robiłem, a czemu nie skakujmy kamerę? Raz, dwa, trzy. Mek. Okej, okay. Zero. Tutaj dajmy dwa, w takim razie tutaj dajmy zero. I cztery, pięć. Mek. O, super, piątkę tutaj, tak jak szóstka. O, jak fajnie, szybko poszło. Szybko, łatwo i przyjemnie. Czyli po prostu łatwo i przyjemnie, powinienem powiedzieć. Najmniejsza. Lecimy w takim razie teraz na parking, w końcu po motocykl dla nas i dla Jackiego. A następnie lecimy na pogrzeb. No kurczę, 10 minut mi prawie to zeszło. Ale szczerze, chyba sobie ponagrywam trochę tych Sleeping Dogsów. W sensie one są na tyle fajne, że mogę je nagrywać i nagrywać i nagrywać. Nic mi się nie stanie. Okej, okay, gdzie jest ten mój? To nie jest ten 300, tylko to jest ten 1100 NR. O, chodź, Jackie. No, Jackie, chodź tu. Nie możesz skoczyć? On naprawdę nie może skoczyć na tył? Ja w niego nie wierzę. Zejdź stąd. Jezus. Ojej, dobra, w takim razie bierzemy, nie wiem, tego coupe, no, to chyba nic nie ma, a nie mamy tego. Neo 5. Oh, fuck. Ej, nie, tylko żeby mi nie cofnęło tych wszystkich, nie no, chyba mi nie cofnie tych wszystkich znajdzie. Ale fail. Oj, najgorzej. Ja tylko usłyszałem ten jęk i tak słyszałem, że to nie przechodzi i już się załamałem, już wiedziałem co się stanie. Oj nie, jestem najgorszy po prostu. Jestem najgorszy w gry komputerowej. O, czekajcie. Jeby mnie tak radzisz. Tak.
O tak, to jest to. Walą mi te punkty policyjne. Jezus Maria, co się tutaj zadziało. Tak, widzę, że mi to jednak zaakceptowało to wszystko, w sensie zapisało mi te wszystkie kapliczki i tak dalej. Jasny gwint, zobaczcie jakie to jest piękne. Now we're going to a funeral. Where's the future in this shit, you know what I mean? Yeah, I do. Been thinking about that myself lately. Might be time for me to make a change. Wiesz, jakie to auto jest genialne. Maybe going to business with Jill May. Nothing big, but... Whoa. What the hell? Maybe all that talk about being... Nie się przywaliłem. Just... Bullshit? Just bullshit? Yeah. Right. Jezu, jakie to auto jest genialne, ja je chcę. Oficjalnie je chcę. Kurde, ciekawe, czy ten dealer je ma. Wiecie, który ten z doków. Czy jest klasa A, czy to już jest klasa S? Jeśli to jest klasa A, to ja chcę tamten, tamto auto z klasy A, jeszcze tamto drugie, które jest. To najlepsze, wiecie, najdroższe. Tak, rybki już się rozmarzę. W ogóle ile mamy tego hajsu, a nie ten mamy to. Tylko pod escape'em. 633, czyli już nad stać, tylko że nam mało trochę zostanie. Walić te straty materialne, kurde, to jest dopiero auto. Ja tym mogę jeździć. O fuck, ja trochę się rozbiłem, ale cicho tam. Nikt nie musi wiedzieć, prawda? Jak to było w Gothicu pierwszym bodajże. Nie, to jest coś po prostu. Jezus, musiałem na sam koniec jeszcze przybawić w latarni, nie? Patrzę, złoty Lamborghini... złoty Lambo po prostu. Tak, na tym skończę. Złote Lambo i rozbije się znowu 1 stycznia w Warszawie, prawda? Okej, jest pogrzeb. To zdjęcie tak beznadziejnie wklejone, ja pierdzielę. To aż boli w oczy, wybaczcie. A to jest akurat słabo zrobione. Mogli chociaż jakieś dzieło zdobić czy coś. What the fuck are the 18K doing here? They're here to make a show. Or maybe to start a fight. All the Sun On Yi leaders are here in one place. I don't think they expected the police to be here, though. Never been happy to see the cops before. Hey, where the fuck is Sunny? These people, they're fucking arresting him! Sunny Woe? I've been looking forward to this moment for a long time. Yes, and it will make you look so good to your bosses. They might even pat you on the head like an obedient dog. Right up until the time that I walk again. Not this time, Sonny. Come on, don't get your fancy shoes all muddy. Let's go, boys. We got what we came for. We're leaving. Hey, prawda? You can't do this here. It's a fucking funeral. Goddamn police! Why don't you show some fucking respect, huh? Why don't you? The 18K are about to do this city a great public service. And anyone who stays here deserves everything they get. The cops are leaving? What the fuck? The 18K are going to... This is gonna get bloody. Come on. Nie wiem, tylko człowiek mówił to poważnie, czy też mówił to tak, żeby zamaskować swoje powiązanie z Pendriu. To jest dość ciekawe w ogóle. Właśnie ja nie wiem, co mam powiedzieć przy strzelaninie, prawda? Okej. To jest kapliczka zdrowia. Halo, halo, halo. Nie odejdę tak szybko bez kapliczki, pozwólcie mi. Cholera, musiałem się wpiąć na ten grób, co? Okej, tylko użyj kapliczki. Okej. A wejdę ty. W ogóle prawie 10. Prawie wszystkie kapliczki mam w Candy Town. Zobaczcie to. Ja się szczerze mówiąc tego nie spodziewałem w życiu. Okej, znaczy w życiu bym się tego nie spodziewał, okej. Idziemy, zbierzmy po drodze trochę. Zbierzmy po drodze trochę właśnie naboi. Czyli karabin weźmy przy okazji. Gdzie oni są? A raczej on. Okej, przeskakujemy w takim razie od razu. Szybciutko. Wow.
Fajny ten karabin. Nie ma co. Dobra. Mek. O cholera, koniec naboi. Niestety. Jeden mniej, jeszcze jeden. Cholera, jeszcze jeden. No nie. O cholera, skończyło mi się. Znaczy skończyło mi się. Moja tarcza, osłona się troszkę spieprzyła, jak widzicie. Dokładnie rozpieprzyła się na pół. Okej, okay, przeskakujemy. Dobra, jeszcze raz. Okej. Okay. Okej, szybko polecę. Muszę tych gościa okrążyć jakoś. Pewnie przez, właśnie, że są wyrwę w murze. A, czy jednak mówi to poważnie. Pendrew i Hollow. Okej, pięknie, poszło. Jeden, drugi zabici. Cholera, skończyły mi się naboje. Teraz szybko po coś. Jakkolwiek broń teraz. Cholera, nie mogę pod nic podnieść, bo... No właśnie, nie zdążyłem R-ki kliknąć. Cholera, nie zarnąć. No, a ja chciałem się schować za osłoną, tak naprawdę. A nie... O, nie strzelać. Litwu nie przeskakiwać. Ej, głupota, głupota. Dobra, jeszcze raz, spokojnie. Mam 16 minut. Kurczę, ale to jest właśnie ta fajna sytuacja, o której wspominałem wam. O, fuck. O, jasny! Czy ja naprawdę 15... O, ja... Tak, to ja już wiem, czego będę używał dzisiaj. Bo dzisiaj dla mnie na broń nie istnieje. Ten granatnik jest genialny przecież. To jeszcze troszkę mniej. Pięknie poszło. Jezus, za geniusz. Ale to jest genialna broń. Dobra, przestań, koniec już shiftem. Wej, przestań. A, dobra. Jak chcę, to niech biega. A nie ma tej innej możliwości przełączenia tego karabinu? A, okej. Okay. Kukiem myszy, dobrze wiedzieć. Okej, okay, a gdzieś tutaj była chyba nefrytowa statuetka, nie? Czy mi się wydaje? Wydaje mi się może. Okej, okay, jest za piękno. Właśnie, wysadzę samochody. Pięknie, jeszcze jeden. Teraz się ukryje na sekundkę. Mimo wszystko troszeczkę mi się obrywa, jak widzicie. Ok, może to zmienię na razie na zwykły tryb. Cholera, okej, tutaj przyszło. I tak, jeszcze raz ten. Ostatni granat w takim razie. Ok, zmiana trybu broni. Szkoda, że dopiero teraz dostałem taką informację. Znaczy wydaje mi się, że wcześniej nie miałem możliwości otrzymania takiej informacji o tym. We have to deal with 18K and with the. Ja ma ciekawą szramę, prawda, przez usta całe. Where's Tuchin? He's in seclusion. Seclusion? He's in a hotel somewhere, riding the white tiger, that fat fuck. Perhaps you are right, Brother Lee. With Uncle Po gone, we now need a chairman who can lead us through this. Finally, you're making some sense, Chuck. I am the strongest. I am the most feared. I say I should be chairman. Perhaps temporarily. We should go. Wait. We need to have a proper election. That is the way it has always been done. It's the Sanon Yi code. Ha! You, a woman, talking of code. You should never have been allowed to be Sanon Yi. But I was, and my contribution to this organization have been significant. With respect, I have to agree with Sister Jay. We need to restore stability and order, and that means clear thinking. We should follow our tradition. Our tradition? You've only been on Sun On Yi for a short time. What do you know about our tradition? Nevertheless, Sister Zhang and Brother Shen are correct. Fine. We'll have the fucking election. But I'm warning you here and now. Making anyone other than me the chairman will be disastrous for Sun On Yi. Everyone has a vote. Our tradition allows... What's the tradition? Ricky! It's out. Mm-hmm. No dobra, zaczyna się dość, widzę, nerwowo w Sanon Yi. Dzieje się dość nerwowo, prawda? A, dlatego ma tylko uśmiechnięty Lee przez tą szramę, tak mi się wydaje. Why don't you and anyone
Everyone who stays here deserves everything they get. Widzę, że Wei. Że Wei znowu ma tutaj tą swoją przemianę psychiczną, w sensie pokazana jest tego, to co mu się dzieje w głowie, prawda? A Pendrew to jest gnuje w mało kto. Znaczy oczywiście mógłby narażyć w ten sposób Wei, ale kurczę, z drugiej strony mógłby go stracić tak naprawdę. Całkowicie. Że spotkamy się w North Point, okej. Chwilka, ja muszę sobie najpierw wyjść. O, w ogóle mam tutaj worek bokserski, ja nie widziałem. No, a Wei, nie możesz tutaj go uderzyć? Nic? Dobra. Okej, skoro nie, nie. O, okej. A, to wróć, wyjdź, dziękuję. Okej, nie mogę nic zrobić, w takim razie wychodzimy powoli. Ja widzę, jest kapliczka bardzo blisko. Tak, więc się do niej po prostu przejdę. Jest dokładnie tam, okej. Szybko tutaj spróbuję. Prawda, to nie jest Altair, żeby się tutaj utopić. Mam nadzieję przynajmniej taką. A, cholera, no. Już wyskoczył. Jezus Maria. Wyskoczył i wskoczył z powrotem. Okej, jeszcze raz. Jest kapliczka, okej. Doszliśmy nareszcie do niej. Prawie przyciśnijmy jeszcze. Zwrócisz, że sobie ogarnę zadanie. Zwróć na przykład tą statuetkę. Porywacz. Niepokoje. W sumie zwróciłbym na przykład statuetki, wiecie? Skoro już mamy... No, w sumie tak. Zostało na 9 minut odcinka. Myślę, że nie zdążymy zrobić już kolejnej misji. Natomiast zrobienie tego wszystkiego z tymi statuetkami jest w moim odczuciu dość takie w miarę, że tak powiem, potrzebne w tym momencie. Nie wiem, jak mam to nazwać. Okej. Jakoś nie mogę zauważyć się wydostać, może tędy wypłynę. W sensie przydałoby się w końcu te wszystkie statuetki, prawda, oddać. Czy ja już zdobyłem na pewno wszystkie? Okej, jeszcze widzę tą znajdźkę, skoro już mi tak się rzuca w oczy, to ją pójdę otworzę. Miałem nie iść, ale... O, trzeba jeszcze mi jest wsiąknąć. Dobra, jak już wziąłem się uparłem, to już ją otworzę. Prawda? Bo mogę. Czy to jest łódeczka jeszcze jakaś? Ciekawa. Ale w sumie chyba Wei jakoś niespecjalnie interesują łódki, z tego co widzę. No, przeskakuj. Jeszcze raz, super. Otwieramy. O, fuck. Nie mogła być bez kodu. Okej. Nie wiem dlaczego czasem to w ogóle nie chcę wyłapać tych kodów. No mniejsza o to. Okej, szybciutko. Nie wiem co to jest takiego, ale nie wiem, jakoś mnie to nie interesuje specjalnie. Okej, lecimy już do tego pieprzonego w końcu, na ten pieprzony parking. Bierzemy nasz motocykl i idziemy te głupie statuetki oddać, żeby w końcu się wyuczyć wszystkich trików, wszystkich ciosów i tak dalej. Okej, bierzemy ten nasz motocykl. No, story short. Czyli w skrócie po prostu. Jeśli ktoś nie znał tego wyrażenia, tej frazy, to jest takie w skrócie opowiadając historię w skrócie, coś tego typu. Poczę dużo zadań pobocznych, a nie mam na nie niestety czasu. Jak widzicie? Fuck, to jest policja. Okej. To jest ta kapliczka, czy to jest Kennedy Town? Pozwólcie tylko, czy sobie spojrzę. Nie, to zabrnęło. Dobra, już. Jak już jestem, to niech będzie. Gdzie ona jest dokładniej? Jakieś info? Ona jest tutaj zaraz. A, okej. Okay. Jak już jestem, to ją wezmę, prawda? Zbiorę. Nie wiem, ja tutaj. Znaczy, nie wiem, czy to się powinno czytać Aberdeen. Ja cały czas czytam Aberdeen i. Nie wiem, czy to jest prawidłowo. I tutaj mam masę w ogóle misji pobocznych, jak widzicie. A pewnie kiedyś je tam zrobię, jak się już nawet skończy fabuła. Po prostu je dokończymy, no to są kwestia chwili, żeby te wszystkie misje poboczne. Będzie tego odcinek uzupełniający, prawda? Przynajmniej nawet dwa może, zobaczymy wszystko jak wyjdzie. Okej. Okay. Jedziemy. No i zakręt. Jak drugi zakręt. Oczywiście postaram się już wtedy nie skupiać na tych wszystkich znajdźkach, prawda? A, okej, okay, w tą stronę mam jechać. Jak będę już robił te odcinki uzupełniające, no bo to już nie będzie miało sensu, prawda? To już będzie oficjalnie tak koniec serii, jakby nie patrzeć, więc... Naprawdę ich sens robienia tego będzie niski. Znaczy nikły, przepraszam. Niski, tylko nikły. Przy okazji będę się tam kiedyś wybrać się tam na dół do tych, do tej kryjówki. Okej, mniejsza o to. Jedziemy.
Jesteśmy już w North Point po niecałych 2 minutach. Wow. Wspaniały ten motocykl jest, naprawdę. A tamto Lambo to było fajne. Nie narzekałbym, gdybym takie mógł sobie tutaj kupić w grze. Tylko muszę wyhaczyć w końcu, u którego... O, jasny gwint. Jeszcze nie przewróciłem, to jest dość dziwne. U którego dealera samochodu można takie kupić. Okej, okay, jesteśmy... Kurde, hamowanie tym czymś to jest magia. Kurde, mega fajne. Okej, okay, skakujemy i zobaczmy. Ile mamy w ogóle możliwości? How are you doing? No, I'm fine. With the pests, I mean. Your pest. That's one of those questions you shouldn't ask. Is it? I guess those are the rules. But someone should ask it, even if you ask it of yourself. What are you, a Zen master now? Of course. Did you know? Szczerość. Okej, brakuje nam 5 łącznie. Brakowało nam, czyli powinniśmy mieć 5 punktów, tak? I mamy, czyli mamy wszystkie już statuetki. Bardzo spoko. O, przeciwnika następnego uderz. Dobra, bierzemy pierwsze lepsze, no bo i tak musimy jechać po kolei, więc... Space, F. A, okej. Okay. Space, F. Boom. Bardzo ładnie. Space, F. I boom. Pięknie. Wow. Szybko poszła. Wow, ale mamy teraz moc po prostu tym Wayem. Wow, Way ma naprawdę mega, mega moc teraz, tak powiem. Już ich wszystkich pokonał? Nie, jeszcze tego. Okay. Wow, mega szybko w ogóle wszystko poszło. Niesamowite aż dla mnie. Gościu w ogóle cały we krwi poobijany, nie? Dobra, spoko, obalenie, ale raczej mi to nie interesuje, pozwólcie mi wrócić do gry i kolejną statuetkę oddać. Co jest? Czemu nie mogę oddać kolejnej? O, mogę już, okej. Okay. Więc trzeba chwilę poczekać, aż się pojawi kolejna. Znaczy, aż się ponownie pojawi Flara. You have done well. Thank you for the statue. It seems as though they're all finding their way back to me now. Perhaps that was their destiny from the start. What does that make me? Oh, I have no doubt your return to Hong Kong will affect many destinies. Not least your own. Yeah? Surely. That's why you came in the first place. Maybe I just wanted to move back. Maybe. And maybe I decided to break my own rule and train a known triad for no reason whatsoever. But I think we both know different. What would you like to... Okay, oczywiście się uczymy kolejnego ciosu tutaj z tego dolnego, czyli złamanie nogi. Wow! To ktoś po czymś takim chyba nie ma... Nie ma szans na to, żeby wstać, prawda? W ogóle, jak on wstanie, to będzie jakaś magia dla mnie. Jak ktoś by takim czymś wstaje, to jest dla mnie magia po prostu. Ja wiem to po sobie, bo... Już próbowałem kiedyś tak komuś zrobić i... Znaczy, nieważne, niczego nie wiecie, prawda? Czego mi to nie zalicza? Okej. Okay. Coś muszę poczekać najwyraźniej. Okej, okay. Musiałem chwilę poczekać, bo jak widzicie, robiłem combo, ale nie liczyło się po prostu. Okej. Okay. Jeszcze raz, okej. Okay. Myk, jest. No, w końcu zaliczyło, okej. Okay. Trochę tak długo potrwało, ale mniejsza o to. Okej, myk. Boom. Pięknie poszło. Kolejny. Jest, pięknie. Okej. Okay. Będzie akurat 30 parę minut, jak skończymy. Właśnie nam zostały 4 statuetki, więc zapewne... Skoro już za 33 minuty będziemy to robili łącznie. No więc jeśli kogoś już nie interesuje moje biedolenie i nie interesuje go też to, co mówi tej mistrz, może już sobie wyłączyć odcinek, gdyż tak jak mówiłem, będziemy już tylko oddawać statuetki cały czas teraz. I found one of your statues. The boar. An important part of the collection. What did you do in the States? What makes you think I did anything different than what I'm doing now? You have the feel of a man wearing another man's skin. It fits very well, and yet, if one knows a man underneath, it clearly isn't right.
What would you like to... Już wybieramy tutaj ten... Przepraszam, strzałkami. Okej, okay, ciekawe. Tak? Okej. Okay. Bieg, spacja, F. A, okej, okay, to wszystko, tak? Aha, i tutaj trzeba tylko raz powtórzyć, bo... O, to było dość ciekawe. Tego akurat nie widziałem. I to chyba nie było z tego całego combo wybrane. Okej, okay, szybko poszło. Bardzo szybko poszło. Myślę, że to trochę dłużej nam zajmie. Nawet powiem wam, że niecałe 2 minuty. Więc naprawdę mega, mega szybko to mija. Jeszcze chyba nam zostały 2 albo 3 statuetki do oddania. Chyba 3. Co mi się wydaje, dokładnie. Welcome edition. You don't look well, Wei. Is everything all right? No, Sifu. What do you plan to do about it? It is what it is. So if your punches are weak, that means they're destined to be weak? Or is it true that through practice and concentration, you can change? Some problems are harder to solve than a weak punch, Sifu. Watch my students for a minute. You may change your mind. Okay, uczymy się w takim razie kolejnej umiejętności. Okej. Okay. Do głuszonego. Okej. Okay. Spoko. Okej, okay, dość ciekawe. Mek. No, ale czemu tego nie wzięło? No niech on najpierw wstanie może. Poczekam aż... O właśnie, będę mógł już... Znaczy, muszę poczekać aż to się wyświetli, ponieważ no jak widzicie, jeśli zrobimy to wcześniej, to nawet jeśli wykonamy combo, to po prostu nam tego nie zaliczy. Okej. Okay. Okej, okay, szybko poszło. A, to boli naprawdę. Nawet jak się na to patrzę, to już tak... Jak ktoś ma jakieś doświadczenie, to wie, że to jest po prostu okropne. I nikomu osobiście nie polecam tego poczuć. Okej, zostaną jeszcze 2 statuetki, widzę, że czasowo jeszcze nie jest źle. Prawie jeszcze jest poniżej 40 minut. Okej, okay, czekamy teraz, aż się wyświetli ponownie Flara, że możemy oddać statuetkę i właśnie zaczyna się kolejna część historii. Sifu i Weya. Good. Must have been hard to fit in the States, moving at that age. Yeah, it takes a while. Eventually you kind of become a different person. I think a lot of people do that. Even if they don't move to another culture. Seems to me that the trick is to remember always who you are. And maybe what it is that you're doing. Be in a culture without being of it. What would you like to... Okay, I mamy tutaj jeszcze... A to mogę już się nauczyć tego teraz? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie widzę, więc muszę najpierw się nauczyć tego. I dopiero jeszcze będę mógł tamtego potem. Okej. Okay. Pytaw. Ała. Będę musiał go tak obijać. Bo zobaczcie, tutaj leży cały czas ta rurka. Wcześniej, prawda? Z tego jednego ćwiczenia. Nie ćwiczenia, tylko z tego jednego... Nie, chociaż tak, z tej nauki jednego ciosu. Łamik na srebro zdobyte. Ciekawe. Okej. Okay. Okay, szybko obijamy go. Ostatni został kolega. Okej, okay, pięknie. Czy mamy jeszcze tą jedną statuetkę, czy już nie? Zresztą to była ostatnia. Bo już sam nie do końca wiem. Okej. Okay. Chyba już nie na to wygląda. Zobaczcie, już nie możemy oddać, więc... Brakuje nam jeszcze ostatniej statuetki. Ostatniej na ostatnią misję. Cóż, mam nadzieję, że odcinek ma się podobał. 35 minut, tak więc nie jest źle. Mam nadzieję, że obejrzycie również
następne odcinki. Zbliżamy się już powoli do końca. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i na razie.